Dzień dobry, Szymon Machnikowski. Słuchacie podcastu Branża. W tym programie spotykam się z liderkami i liderami w swoich dziedzinach. Pytam moich gości o to, w jaki sposób doszli tu, gdzie są. Również o to, co robią, żeby dalej się rozwijać. To nie ma być podcast o biznesie, ale o ludziach, którzy go tworzą. Mam nadzieję, że osobiste historie moich rozmówczyń i rozmówców staną się dla Was inspiracją, pozwolą inaczej spojrzeć na zagadnienia, które będziemy poruszać. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak osiągnąć sukces w branży gastronomicznej, tworząc jednocześnie bardzo estetyczne i lifestyle'owe miejsca, niekoniecznie będąc absolwentkami zarządzania czy gastronomii. O to zapytam Kamilę Mroczkowską i Patrycję Jaskulską, założycielki i właścicielki Mod Donuts, Mod Oleandrów, Reginy. Myślę, że przynajmniej tyle marek mogę wymienić. Tak. I prywatnie przyjaciółki. Dziewczyny, jak się poznałyście? Kiedy i gdzie to było? Poznałyśmy się pierwszego dnia szkoły w gimnazjum. To był 2013 rok. W sumie 19 lat temu. Tak, więc to już 19 lat. 19 lat minęło, odkąd się znamy, przyjaźnimy. I w sumie to było taki klik od początku, od pierwszego momentu. Okej. Okay. Czy na studia, czy ten czas jakoś też wspominacie wyjątkowo, czy na studia też poszłyście razem, czy jakoś mocno się wtedy już zaprzyjaźniłyście? To było tak, że właściwie cała nasza historia edukacyjna była wspólna, bo właśnie byłyśmy razem w gimnazjum, w liceum i na studia wybrałyśmy się razem, natomiast na zupełnie inne kierunki, więc wtedy miałyśmy takie wspólne, ale oddzielne życie. Tak, ja zaczęłam studiować w Krakowie dziennikarstwo i komunikację społeczną. Kamila zaczęła wtedy filologię angielską, ale wciąż mieszkałyśmy razem. Co ciekawe, w sumie tam poznałyśmy też przyjaciół z Warszawy, właśnie w Krakowie, którzy tak jakoś mocno nakłaniali nas do tego, że w Warszawie by nam się podobało. My wtedy jeszcze nigdy nie odkrywałyśmy tego miasta wcześniej, więc to był nasz w ogóle pierwszy kontakt i po tamtych trzech latach, właściwie spędzonych dwóch prawie i pół... Prawie czterech w Krakowie. Ach tak, prawie czterech w Krakowie stwierdziłyśmy, że kolejnym przystankiem właśnie już po naszej wycieczce, po naszym pobycie w Nowym Jorku będzie Warszawa. I tak trochę w ciemno się tutaj wybrałyśmy. Ale tak mocno sobie to wbiłyśmy, że faktycznie, że przeprowadzimy się na pewno do Warszawy. To było takie, byłyśmy tak pewne, że będziemy mieszkać w Warszawie, nie wiem czemu, nie byłyśmy nigdy wcześniej tutaj. Byłyśmy przez jeden dzień. Natomiast Kraków był dla nas energetycznie zbyt wolny. Czułyśmy, że potrzebujemy miasta, które tętni życiem i które w sumie będzie w stanie nadążyć za naszymi pomysłami, bo trzeba przyznać, że nasza przyjaźń zazwyczaj od samego początku właściwie opierała się na kreowaniu wspólnych światów. My uwielbiałyśmy sobie wymyślać jakieś rzeczy, planować jakieś wyjazdy wspólne. Stąd w sumie do dziś zdarza nam się bardzo często wspólnie podróżować i dalej się tym cieszymy i nie mamy siebie dość, mimo że spędzamy praktycznie 5 dni w tygodniu razem pracując. Tak, więc można powiedzieć, że to nie była taka typowa przyjaźń, tylko właśnie od początku był gdzieś tam taki zalążek przedsiębiorczości wspólnej i wspólnego planowania. Tak, w sumie byłyśmy zawsze w zarządzie w klasie. Tak, tak wyszło. Więc faktycznie gdzieś ten element przedsiębiorczości i organizacji wykazywałyśmy już w sumie w szkole. Też nasz pierwszy event, jakoś przypomniało mi się to ostatnio, który organizowałyśmy, był w liceum. I faktycznie wyszedł nam całkiem nieźle, więc... Impreza. To był za event? Impreza dla 60 osób. Tak, to był półmetek przed studniówką, taka impreza właśnie poza szkołą. Więc musiałyśmy wybrać miejsce, menu, podpisać umowę. Podobało się w sumie podejście, że nazywało się to eventem, co się zgadza w jakiś tam sposób, ale te doświadczenia szkolne też mają ogromny wpływ. Mam wrażenie, że bardzo szybko człowiek sobie uzmysławia, co mu sprawia przyjemność. Mm-hmm. Tak, dokładnie, tak, zdecydowanie. My wiedziałyśmy właśnie od zawsze, że organizacja to jest coś, co bardzo lubimy. I kreowanie światów. Ale wspominałyście też o Nowym Jorku. To była jakaś taka ważna podróż po jakimś etapie studiów? Na dłużej, na krócej? Czy...
Tak, zdecydowanie. Właściwie to była dla nas taki dosyć mocny taki pit stop w naszym życiu. I to była też odkładana podróż, bo miałyśmy takie marzenie, że zaraz po liceum wyjedziemy właśnie. Wahałyśmy się, czy to będzie Kalifornia, czy Nowy Jork, ale wiedziałyśmy, że chcemy wyjechać do Stanów właśnie na pół roku, bo na tyle pozwala wiza turystyczna. I pożyć tam jako lokalsi z perspektywy osoby, która codziennie rano idzie do swojej ulubionej piekarni albo do swojego coffee shopu i kupuje sobie bajgle i kawę na wynos. Więc bardzo nam się marzył właśnie taki trochę filmowy plan i udało nam się... Sex and the City, która zresztą jest obecna w waszym życiu do dziś w jakiś tam sposób, dokładnie, ale o tym może jeszcze później. Ale nie zrobiłyśmy tego po liceum. Tak. Poszłyśmy na studia, bo gdzieś tam... obowiązkowość, którą nasi rodzice nam wpajali, jednak wygrała i poszłyśmy na studia, skończyłyśmy pierwszy etap studiów i Patrycja poszła na magisterkę, ja poszłam na kolejny inny kierunek i jednak on nie do końca był tym, czego ja chciałam i czułam w tym Krakowie, właśnie to była zima, pamiętam dokładnie, to był przełom lutego, marca i miałam takie uczucie, że kończy się semestr i w sumie, czy ja chcę kończyć te studia? I ten Kraków też był taki wtedy taki mglisty i taki trochę depresyjny i miałam właśnie taki moment w sobie mocny. Wszystkie osoby z Krakowa, ale... Czy ma element magii, to na pewno. Tak, jest magiczne, ale do codziennego życia jest trudno. Ale wtedy mocno odczułyśmy właśnie taki mroczny klimat i stwierdziłyśmy, nie... Właściwie to ja miałam ten impuls taki i namawiałam mocno Patty, że... Mnie długo nie trzeba namawiać, bo nie do niczego, więc... No właśnie to jest super, że właśnie przekonałam na tyle Patty, że w sumie w 2 tygodnie spakowałyśmy się, wynajęłyśmy nasze mieszkanie, sprzedałyśmy meble, które gdzieś tam po drodze kolekcjonowałyśmy i wyjechałyśmy. Tak, trochę bez planu. Właściwie nie trochę. Do Nowego Jorku. Tak. Świetnie. Jeszcze zdążyłyśmy zrobić imprezę pożegnalną, do dzisiaj pamiętam. Kolejny event. Tak. I sobie to był świetny event i naprawdę świetny event, tak. bo też jakieś elementy, które teraz stosujemy w stylu muzyka w toalecie. Wtedy leciała piosenka To ostatnia niedziela w toalecie, tak zapętlona. Te eventy w naszym życiu. Fantazja też jest obecna cały czas w waszym życiu zawodowym, pewnie niezawodowym również. Ale powiedzcie, czy przed Nowym Jorkiem albo już w Nowym Jorku też zbierałyście już jakieś doświadczenia zawodowe, czy raczej to były takie czasy czysto związane ze studiami, inspiracjami i tak dalej? Z mojej strony akurat ja bardzo lubiłam swoje studia i one dały mi możliwości różnych staży. Właściwie zaczęło się wszystko od krakowskiej radiofonii, gdzie miałam okazję właściwie dowiedzieć się, czym jest praca reportera radiowego, nauczyć się montażu właśnie radiowego i miałam jakieś tam... Miałam przygotowania do prowadzenia audycji, niestety. Teraz się zestresowałem. Spokojnie, nigdy do tego nie doszło, bo moja dykcja, jakoś miałam problemy z tym, żeby wyćwiczyć moją dykcję do takiego poziomu, jaki byłby wymagany. Natomiast później w sumie mocno zafascynowała mnie telewizja i zaczęła się przygoda z MasterChefem. I to właściwie już było w momencie, kiedy ja studiowałam produkcję filmową i telewizyjną w Katowicach, ale miałam świetną panią prowadzącą właśnie taki przedmiot, który opierał się na telewizji i na znowu też montażu i tego typu rzeczach. I ona poleciła nas właśnie do TVN-u, do MasterChefa i w sumie to była bardzo ciekawa przygoda widzieć, po pierwsze teraz, zwłaszcza z perspektywy prowadzenia własnej restauracji. Właśnie teraz sobie uświadomiłam w ogóle, tak, że ta gastronomia była wcześniej już u ciebie. Tak, dokładnie. No, właściwie wcześniej miałam okazję tylko bywać w restauracjach, bo studia niezbyt... I też w sumie nie miałam potrzeby, żeby podejmować dodatkową pracę na studiach. Natomiast one były też dosyć mocno akurat w Krakowie jakoś angażujące. A później zaczęły się właśnie te staże i obserwowanie przyszłych szefów kuchni od drugiej strony. Więc było to dosyć ciekawe doświadczenie. Niektórzy do dziś w sumie są teraz naszymi kolegami z branży. Jak na przykład Janek z restauracji J. Okej. A w Nowym Jorku miałeś okazję
spróbować swoich sił w pracy, czy raczej podglądałeś, co tam się dzieje? Miałyśmy, wyjeżdżając do Nowego Jorku, duże marzenie, że właśnie pewnie złapiemy jakąś pracę w agencji, ale rzeczywistość sprowadziła nas do ziemi i podjęłyśmy takie prace bardzo fascynujące, bo inspirujące. Inspirujące, tak. Ale też fascynujące, tak, bo tak, to jest świat, którego wcześniej nie znałyśmy i jadąc do Nowego Jorku też nie wiedziałyśmy o istnieniu aż tak mocnej społeczności ortodoksyjnej Żydów. Bo zaczęłyśmy sprzątać właśnie domy żydowskie. Akurat trafiłyśmy na, to był moment przed Pasowerem, przed ich największym świętem. Wtedy domy są czyszczone tak naprawdę na maksa. I to odbywa się tak, że cała rodzina, wszystkie kobiety z rodziny siadają przy jednym stole i wszystkie kobiety na przykład wspólnie szykują potrawy i jest wielkie obieranie, akcja obierania ziemniaków i innych warzyw. Tak, zaraz przed świętem. Tak, tak, tak. A wcześniej rzeczywiście jest czyszczenie domów, ale też w gromadach, że tak powiem, tak, osób. Cała rodzina po prostu się zbiera wszystko z wszystkich szafek, bo tam trzeba się pozbyć po prostu mąki z domu. Więc wykałaczki idą w ruch. Ta gastronomia po prostu tak, okazuje się, że była wszędzie. To prawda. No ja też miałam wcześniej epizod w ogóle pracy w restauracji jako kelnerka, więc też gdzieś wcześniej, faktycznie podczas studiów, gdzieś ta gastronomia była. Ja w ogóle jakoś to słowo gastronomia tak do was totalnie nie pasuje. Nie pasuje. Ja też jakoś tak, przepraszam aż za nie, ale jak patrzę na was i znam wasze miejsca, to jednak to jest, a z drugiej strony myślę, że to jest w waszym przypadku po prostu lifestyle'owe miejsca bardziej niż gastronomia. My właśnie zawsze tak mówimy, że w sumie nie pracujemy w gastronomii, jakby mamy marki, które kreujemy i na tym się skupiamy i to jest nasza firma, którą prowadzimy. Tak, no tak. Jak przeczytałeś intro, to też mnie zaskoczyło, bo tak najpierw miałam, w sensie zaskoczyło, bo właśnie słowo gastronomia nigdy nie jest czymś, co przychodzi mi pierwsze na myśl, jak myślę o tym, czym się zajmujesz w życiu właściwie. Prowadzę trzy marki. I tak jakby zawsze dopiero po chwili do mnie dociera, że w sumie rzeczywiście karmimy na co dzień ludzi, ale w sumie w naszym wyobrażeniu takiego świata to prowadzimy, jakby skupiamy się na tym, żeby dawać ludziom coś więcej niż tylko jedzenie, więc to nie jest typowe karmienie, tylko właśnie budowanie doświadczeń, tworzenie właśnie stylu życia wokół marki, sprawianie, że ci ludzie chcą przynależeć do tego świata i w sumie... To ten świat ich ciekawi. Tak, dokładnie. No tak, to jest fascynujące w tym, co robicie. Mam tutaj zachowane na później w swoich notatkach, żeby trochę was o to podpytać jeszcze, ale powiedzcie jeszcze tak już w skrócie. Nowy Jork, Warszawa, przenosicie się do Warszawy i jak doszło do tego, że zaczęłyście te swoje pierwsze marki, pierwszą markę właściwie budować? Wszystko przez Małgosię Mintę. Zawsze to mówimy. jak w ogóle zatęskniłyśmy za pączkami i zaczęłyśmy je smażyć dla siebie. No właśnie, pączki czy donaty? Bo to też jest dla mnie... Okej, okay, tak. No bardzo... My zawsze tak jakoś mówimy pączki. Ja też lubię pączki, ale w samej nazwie nawet macie donaty. Jest między nimi jakaś różnica? Nie, zdecydowanie nie, bo w sumie donat to... To jest pączek. Angielska nazwa, amerykańska nazwa pączka. Nasze mają dziurkę, więc zdecydowanie bliżej im do amerykańskich pod względem wyglądu. Natomiast jeśli chodzi o ich skład, to jednak bliżej im do polskich lub francuskich, bo rzeczywiście przepis na Mod Donuts to jest taka hybryda polsko-francuskiego przepisu z dodatkiem dużej inwencji twórczej, jeśli chodzi o zdobienia polew, właściwie o kolory, jakie stosujemy, które w większości pochodzą z natury, tak jak na przykład hibiskus albo zielona polewa matcha. Natomiast wracając... O, trafiłam. Natomiast wracając do początku i jak to się zaczęło z tym pączkiem, to kiedyś Kamila, jak przyjechałyśmy do Warszawy, właściwie praktycznie prosto z Nowego Jorku, znowu wynajęłyśmy sobie pokój i taki start, dobra, co tutaj będziemy robić? Ja zaczęłam szukać pracy właśnie w agencjach kreatywnych, w agencjach eventowych. Później tam zaczęłam pracę, Kamila rozpoczęła studia magisterskie i stwierdziłyśmy w kolejny, bardzo pochmurny poranek, że tęsknimy za pączkami z Nowego Jorku, za donatami. Kamila napisała mi po prostu SMS-a. Pati, zjadłabym te donaty z ciepłą kawką. No i w sumie napisałam, okej, no to sobie je zróbmy. No i
tak jakoś się stało, że zaczęłyśmy testy. Wtedy też prowadziliśmy taki nieoficjalny oczywiście, ale można powiedzieć klub kolacyjny i u mojego chłopaka właściwie to było na Paryskiej 39, w wynajmowanym mieszkaniu organizowaliśmy kolacje dla przyjaciół. Zazwyczaj to było związane z jakimiś powrotami z wakacji. Wracamy z Tajlandii, bierzemy tajskie przyprawy i robimy wielką fiestę. Właściwie fiestę to może z Meksyku, ale rzeczywiście Meksyk też tam był. I właśnie wtedy, dokładnie wtedy zrobiłyśmy pączki. Pierwsze. I one nie wyszły. Wszystkie mi tak smakowały. Oczywiście ciasto usmażone smakuje każdemu. Tak. I tak się zaczęły testy na najbliższych. I później... I to było ile lat temu? To było w 2014 roku. Pierwsze takie testy powstały. Także to było 8 lat temu. Tak? Tak. Dobrze tak, liczę. A po roku od tamtych pierwszych testów otworzyliśmy Mod Donuts właściwie. I wpadłyśmy w tym rzeczywiście, jak śliwka w kompot, ponieważ pomiędzy tym całym przedsięwzięciem, bo oczywiście to był długi proces, żeby też znaleźć finansowanie na to przedsięwzięcie, żeby w ogóle dowiedzieć się, o co chodzi z tworzeniem lokalu gastronomicznego, bo w sumie, jak wspomniałeś, nie miałyśmy z tym żadnego doświadczenia w tej branży. Gdzieś tam Małgosia Minta nas zobaczyła i zapytała, czy może przyjść z nami usmażyć te pączki. I stwierdziłyśmy, okej, w sumie to wpadaj. Tylko wiesz, my na razie to robimy w domu, więc zapraszamy do domu. I Małgosia nas odwiedziła. Bo wy z tymi pączkami już odwiedzać jakieś targi, z tego co pamiętam. Tak, tak. Byłyśmy faktycznie wtedy na kilku targach. Tak, dokładnie. Pączki też pojawiły się w kawiarni. W kawiarni Majo Maj ówczesnej. To było totalnie zajawkowe działanie. Właściwie do dziś nie wiem, co nas pchnęło do tego, żeby to tak robić. Co było pierwsze? Tak, na pewno właśnie pierwszy był pączek, ale właśnie jakie przedsięwzięcia. Później w sumie tak naprawdę odezwał się do nas Dzień Dobry TVN, czy usmażymy pączki na antenie i usmażyłyśmy je na antenie. I tak poczułyśmy. Właśnie, no właśnie, to nie była jedna przygoda. Niestety, tak. Dostałyśmy, przyniosłyśmy swoje składniki. Ale jak to w telewizji miałyście, rozumiem, jakiś backup. Oczywiście, schowałyśmy backup za lodówką, pączki były już gotowe, więc na kolejne wejście. Te, które usmażyłyśmy, nie były takie złe tak naprawdę. Tak, ale po prostu miałeś... mąka, która była przygotowana przez produkcję, to nie była nasza mąka i ona była za ciężka. Tak, i... dziewczyny wsypały do naczynia, oczywiście zero lokowania produktów, więc wsypały do naczynia jakąś randomową mąkę z totalnie innego typu, niż potrzebna jest do produkcji ciast drożdżowych. Sklepu za rogiem. Możliwe. Natomiast miałyśmy niesamowicie, miałyśmy niezłego ząka, mówiąc kolokwialnie, jak zobaczyłyśmy, że to ciasto nie wyrasta i w sumie kolejne wejście na antenę jest za 15 minut, więc... A to już gotowy pączek z polewą. Tak, ale udało się i w sumie chyba spotkało się to z dobrym odbiorem, bo właściwie zaraz po tym zaczęli się do nas właśnie odzywać kolejni prywatni użytkownicy, w sensie osoby, które na swoje prywatne eventy chciałyby to zamówić. No i wiedziałyśmy, że tego już się nie da odkręcić, że to poszło tak za daleko, że właściwie to musimy porzucić nasz plan początkowy, który siedział w naszych głowach po powrocie z Nowego Jorku, czyli otwarcie swojej agencji kreatywnej i pracę dla innych marek. Właściwie stwierdziłyśmy, okej, mamy teraz świetną okazję, żeby stworzyć naszą markę i pokazać, jakby dać ją do swojego portfolio może w przyszłości i pokazać, że potrafimy świetnie stworzyć doświadczenie, zbudować brand. Oczywiście nie robiliśmy tego same, bo właściwie przepis dla nas konsultował Trisno, który teraz jest naszym szefem kuchni i w sumie partnerem Kamili, a cały branding i jakby doświadczenia marki budował z nami Krystian, czyli mój chłopak, więc tak naprawdę cały czas miałyśmy też wokół siebie niezłych specjalistów, więc można powiedzieć, że tutaj sukces naszych marek i w ogóle jakby naszych przedsięwzięć to jest w dużej mierze też szczęście, które notorycznie nam się przytrafia. A zaczęłyście pojawiać się z tymi pączkami w różnych miejscach, w telewizji, na targach. I kiedy narodziła się marka Mod Donuts? Skąd się właściwie wzięła? Pączki już przez chwilę... Dobre pytanie. Czy na początku, czy od razu było Mod Donuts, czy... Nie, zdecydowanie. Najpierw było Donuts. Ja pamiętam dokładnie moment, kiedy... bo my już w ogóle miałyśmy... Tak, to był...
Nie wiesz co, najpierw powstało logo, do dziś pamiętam ten wieczór, po prostu wróciłam do Krystiana i stwierdziłam, że my już z Kamilą wymyśliłyśmy, jak chciałbyśmy, żeby wyglądało logo, więc skoro ty jesteś projektantem graficznym, to może po prostu nam je narysuj, oczywiście. Krystian na początku nie do końca chciał pracować ze swoją dziewczyną, ale później okazało się, że świetnie nam ta współpraca idzie i w sumie tak totalnie randomowo jednego wieczoru powstało logo Mod Donuts i stwierdziliśmy, okej, okay, mamy logo, ale nie teraz mamy nazwy. Teraz potrzebujemy nazwy, okay. Tak. I to wszystko były takie baby steps, więc... Tak. Ja pokazałam logo, właśnie teraz mi się przypomniało, pokazałam logo Trisowi i Tris powiedział, o, to wygląda jak logo moców. To taki jest subkultura angielska. I to byli tacy eleganccy panowie, którzy jeździli na swoich skuterach i byli tacy dystyngowani i w sumie stwierdziłyśmy, w sumie to pasuje do tych pączków i w ogóle do klimatu marki, którą chcemy budować. Sama długość, w ogóle mod nam się właśnie spodobało i stwierdziliśmy mod, faktycznie, jeśli to nie będą pączki, to może to będzie coś innego kiedyś. Mod Donuts, mod production. Właśnie miałyśmy taki pomysł wtedy, bardzo silny posiadania agencji i stwierdziliśmy, że jeśli nam marka własna nie wyjdzie, to zrobimy mod production i to będzie... Tak, no właściwie nawet miałyśmy taki Instagram, to pamiętam. Tak. Tak. Zawsze można tego wrócić. Nie, zdecydowanie prowadząc swoje trzy marki własne i współprowadząc czwartą z Kasią Wolską, naszą przyjaciółką i trenerką personalną, stwierdzamy, że dla nas jest to wystarczające i że chyba jednak jesteśmy szczęściarami, że możemy tworzyć, współtworzyć z innymi oczywiście osobami, ale projektować rzeczy i doznania z marki same dla siebie, a nie pod klucz klienta, także to jest taki świetny moment, w którym się znajdujemy i chyba jednak nie chciałbyśmy zmieniać tej pozycji. Ale w sumie w jakiś sposób, szukając tego pierwszego miejsca, pierwszego lokalu, trochę tą markę podzieliłyście na dwie rzeczy. Tak, może to też jest długa historia. Okej. Okay. Totalnie przypadkowa, wiesz. Bo mamy Mod Donuts, mamy Mod Oleandrów. Tak. I od początku zakładałyście, że lokal przy Oleandrów będzie domem dla dwóch marek, czy... Nie, właśnie, w ogóle nie, zdecydowanie. To nie było... W ogóle nasze poszukiwania to była sytuacja taka, że obydwie uparłyśmy się na ulicę Oleandrów. Nie byłyśmy na niej nigdy nawet wcześniej razem. Dopiero później. Natomiast obydwie miałyśmy tam spacery i nas zauroczyła ta najkrótsza chyba, albo jedna z najkrótszych ulic w mieście. Stwierdziłyśmy, że musimy tam ulokować naszą markę. Wtedy wolny był lokal na Oleandrów 3, tam gdzie teraz chłopaki prowadzą swój bar. I najpierw chciałyśmy tam stworzyć produkcję pączka. Teraz się z tego śmieję, bo nie wiem, gdzie to wszystko by się zmieściło i to był totalnie idiotyczny pomysł. Natomiast później kolejny lokal, jaki sprawdzałyśmy na Oleandrów, to był lokal, w którym obecnie znajduje się Skate Shop i tam właściciel tego lokalu proponował nam... W międzyczasie też Tris poszukiwał lokalu dla swojej restauracji. I tak, dokładnie. Więc te poszukiwania... Dzięki, to jest trafna dygresja, bo w sumie... Jak na tak krótką ulicę, to dosyć niezłe portfolio lokali zobaczyłeś. Tak, wiesz co, bo to były czasy w 2014 roku, tak naprawdę ulica Oleandrów to była totalnie pusta ulica, gdzie znajdowało się tylko małe piwko i jakiś inny bar naprzeciwko i panowie jubilerzy. Frisbee i tak naprawdę bar. Frisbee bar właśnie. I tam naprawdę nic nie było. Tam w ogóle w momencie, kiedy wprowadzałyśmy się do remontu naszego lokalu, to okazało się, że jest remont ulicy i po prostu tam było naprawdę niezły Saigon. Więc, ale wracając do tego drugiego lokalu, właśnie on był spory. To jest naprawdę duży lokal i miałyśmy taką wizję, że wynajmniemy... I on był do totalnego remontu, więc pomyślałyśmy, że skoro faktycznie tam jest potrzebny tak duży nakład, to może zmienimy witryny i podzielimy lokal na pół i połowę weźmie Tris, drugą połowę weźmiemy my i zrobimy dwa lokale obok siebie. Natomiast właśnie właściciel nie wyraził zgody. Tak, padło proste pytanie. Nie możecie tego zrobić w jednym lokalu? A my upierałyśmy się, że nie. No way, w ogóle nie można połączyć pączków z ramenem, oszalał pan? A w sumie dosłownie dwa miesiące później, tylko po drugiej stronie ulicy pod numerem 8 wynajęłyśmy właśnie lokal od właścicieli, właściwie przejęłyśmy lokal po okienku. Tak. To było takie bardzo fajne młode, znaczy jest bardzo fajne młode małżeństwo, które odstępowało nam lokal i stwierdziliśmy, że robimy wszystko w jednym miejscu, tylko zrobimy podział czasowy. No i tak powstał ten szalony mod, który rano serwuje kawę z pączkami, od 12 rameny, a od 14 masz menu à la carte i wina naturalne i kuchnię autorską Trisa. Także rzeczywiście jest to mało oczywiste.
A miejsce się szybko przyjęło na mapie kulinarnej Warszawy? Właśnie byłyśmy zaskoczone, bo od samego początku faktycznie był duży boom i duże zainteresowanie. I tak, myślę, że to w dużej mierze za sprawą Trisa. Chociaż McDonald's już też oczywiście istniały w głowach ludzi od ponad roku, więc było zdecydowanie łatwiej. Ale były w cieniu jednak. Ale były w cieniu. Na początku to właściwie mod był skoncentrowany głównie na winach naturalnych i porze wieczornej. Nie, przepraszam, jeszcze wtedy nie było win naturalnych, bo one wjechały po pół roku od poczęcia działalności. A ramen też był na menu takie wieczorne, tak, ale tylko ramen... Tak, wtedy ramen jeszcze w ogóle nie był popularny. Nie był popularny, tak. I w ogóle też nie było dużego zainteresowania ramenem. W sensie dla mnie ramen, to jakby smak ramenu, to jest właśnie smak waszego ramenu, bo to był jeden z pierwszych w Warszawie, tak? W sensie jakby Python z modu to jest... myślę, że to ustawiło też w ogóle jakby wyobrażenie o ramenie w Warszawie na wiele lat. Właśnie w ogóle też się śmiejemy co do samego ramenu Python, bo... Tris też, to nie jest popularny ramen, bo popularne są shio, shoyu, tonkotsu, to są takie popularne rameny. I które jada się też najczęściej w Azji, w sensie tak, w Japonii. Ale ich wywary są gotowane na wieprzowinie, a Tris właśnie bardzo chciał ugotować wywar na kurczaku, a my chciałyśmy, żeby on był kremowy i właśnie Tris tak odszukał ten ramen Python. Który później stał się bardzo popularny w Warszawie. Tak, I nie tylko w Warszawie, ogólnie w Polsce. Tak, natomiast ramen na początku w ogóle nie był widoczny. W większości sprzedawały się i w ogóle goście przychodzili na tę porę wieczorną i na ten taki prawdziwy francuski serwis. Tak, bo wtedy z dużą nostalgią wspominamy te czasy, bo to też były zupełnie gastronomicznie inne czasy. Aha. Wtedy też kultura dziennikarstwa kulinarnego, blogerów kulinarnych była zupełnie inna niż obecnie. Zdecydowanie. My wtedy byłyśmy przerażone, wiedząc, recenzjami, wizytacjami. To było tak jak w sumie jak w filmach, że przychodzi recenzent z gazety i po prostu wszyscy stoją na baczność. No tak, bo jednak Instagram wtedy nie był też taki mocny, jeszcze on sobie już istniał, ale jednak o nowych knajpach, restauracjach i tak dalej czytało się głównie w prasie, dodatku warszawskim, pewnie do Wyborczej i kilku blogi. Innych miejscach. I blogi rzeczywiście, tak. No. Sam chwilę w tym maczałem palce, pamiętam. No, to były takie fascynujące czasy. No ale mod podziałał chwilę i działa do tej pory zresztą bardzo dobrze. I ten jakby jako i pączki, i jako restauracja, czy właściwie może bistro, nie wiem, co jest lepszym określeniem tutaj. Tak, na początku określaliśmy właśnie koncept mod jako bistronomii, bo zdecydowanie właśnie, że szef kuchni, który pracował w gwiazdkowych restauracjach, staje się bardziej codzienny w dostępie, jeśli chodzi o takie wizyty ludzi i niekoniecznie przychodzenie na tasting menu. Więc tak, bistronomii chyba było wówczas najlepszym określeniem. Teraz chyba to słowo w ogóle poszło gdzieś... Ale też jakby ta celebracja była jakimś takim, mam wrażenie, ważnym elementem zawsze. Tak jak wspominałaś, że tworzycie marki, lifestyle, doświadczenia i mam wrażenie, że właśnie mówiłeś o eventach już z czasów szkolnych, a mam wrażenie, że właśnie eventy i wydarzenia zawsze towarzyszyły też tym markom. Tutaj spróbuję to nazwać marki gastronomiczne. Nie wiem, cały czas mam problem, bo chyba po prostu wymykacie się poza schematy. Ale cały czas tworząc te wasze miejsca i doświadczenia, zawsze był ten element właśnie zabawy, celebracji. Sam nie pamiętam, kiedy w ogóle po raz pierwszy, ale czy w MOD, czy później Otwartej Reginie, ten element imprez był bardzo ważny. Czy to też był jakby jakiś taki wasz zamysł od początku? My w ogóle w życiu prywatnym kochamy celebrować okazje, więc myślę, że to tak jakoś naturalnie przeszło do naszych miejsc i w MOD faktycznie te pierwsze eventy były bardzo spokojne, bo to były kolacje, to były kolacje sylwestrowe. Tasting menu, 7 dań, 7 kieliszków, to już się dobrze zaczyna, więc jakby... tak, ale zdecydowanie to jest zupełnie inny styl, bo zawsze się śmiejemy, że w Reginie można w sumie po prostu uwolnić wodze fantazji i Regina może wszystko, a MOD jest taki zachowawczy raczej. Ale przez to, że jest też w innym miejscu, to faktycznie ten element zabawy też tak, istnieje i urodziny MODA są... No, to prawie święto ulicy Oleandrów. Tak, właśnie trzeba to połączyć. Że za rok chyba zrobimy koncert na ulicy i przejmiemy całą ulicę. Ale z tej celebracji mam wrażenie, że trochę się narodziła też Regina, czy nie wiem, czy dobrze myślę.
W ogóle tak. Jaki czas po założeniu modu powstała Regina? Bardzo szybko. Po 7 miesiącach podpisałyśmy umowę najmu na nowy lokal, więc tak, dostałyśmy bardzo świetny feedback od księgowości, że moc jest samodzielna od pierwszych miesięcy, więc nie musimy się o nic martwić, a my byłyśmy wtedy w takim trybiku pracy, że zaczynałyśmy rano zmianę o 6, produkując pączki, później sprzedawałyśmy te pączki, robiąc kawę, a wieczorem zostawałyśmy na serwis, a czasem zdarzało się jeszcze, że miałyśmy sekcję zmywającą, więc to był bardzo intensywny czas i niewiele właściwie możliwości do racjonalnego myślenia, można tak powiedzieć, i do przeliczania się na zamiary. To też była bardzo wysoka adrenalina i jak my faktycznie zaczęłyśmy oddawać poszczególne stanowiska, zatrudniłyśmy cukierników, baristów, kelnerów, to później ta adrenalina nam opadła i czegoś nam brakowało. Stąd ta decyzja o nowym miejscu, bo pomysły zaczęły nam znowu kwitnąć w głowie i same zechciałyśmy coś więcej. Więc ten pomysł jakby na otwarcie Reginy, on powstał bardzo szybko i spontanicznie. A wy się zdążyłyście dużo nauczyć przez te kilka miesięcy o samym prowadzeniu restauracji? Bo przecież prowadzenie restauracji, oprócz tak marki, pomysłu i tak dalej, to te wszystkie tajemnicze zwroty typu food cost i kilka innych, których pewnie nie znam. Właściwie wtedy się tego nie zdążyłyśmy nauczyć i dobrze, bo możliwe, że wtedy nie otworzyłybyśmy Reginy, gdybyśmy to wszystko wiedziały wówczas. Tak mi się wydaje, prawda? Niewiedza w ogóle, mam wrażenie, że jest kluczem do sukcesu w takich sytuacjach. Im mniej wiesz, tym lepiej sobie poradzisz tak naprawdę. Gdzieś to też ostatnio chyba w Forbesie czytałam, że młode pokolenie świetnie sobie poradzi, pokolenie młodych przedsiębiorców właśnie około 30 świetnie sobie poradzi z inflacją, bo zupełnie nie mamy pojęcia, czym jest inflacja i jakie zagrożenia ze sobą niesie dla biznesów. Natomiast tak to jest w sumie prawda, że jak jesteś w stanie niewiedzy, to w sumie to jest błogi stan, który oczywiście może przynieść też złe skutki, ale jeśli ma się zdrowe podejście do potem i dużą dawkę odpowiedzialności w sobie wypracowaną, no to wydaje mi się, że tutaj raczej wszystko się układa dobrze zawsze. Znaczy, no też im większa skala jest, tym faktycznie to ta budżetowość miejsca i jego schematy jest większa, dlatego nam się wydawało, że to jest wszystko takie super proste. Ale faktycznie Regina nam pokazała, że wcale nie jest. Że jest niesforną siostrą, tak, młodszą, młoda. I tak, bardzo zawsze się śmiejemy, że Regina to Czemu? Jest. Oj, właściwie podjęłyśmy na stop, tak, może wytniemy. W pierwszym roku okazało się, że inwestycja Reginy była jednak za duża na skalę, jaką sobie wymyśliłyśmy i że ten biznes potrzebuje dużo większego rozruchu, A porównajmy tylko tak dla tych, którzy nie znają miejsc w modzie, jest mniej więcej ile? 24 miejsca. A w Reginie? Około 80-70. No tak, to jest zdecydowana różnica. Tak. Tak, lokal jest też ponad 2 razy większy, więc w sumie jest to też inny nakład finansowy. Też lokal jest 3-piętrowy, więc zatrudnia więcej osób. Tak, więc zdecydowanie nie wzięłyśmy pod uwagę tak zwanego buforu finansowego na start. I też otwarcie w momencie, w którym my faktycznie otworzyłyśmy Reginę, to przy tym, że to miejsce miało za mało czasu na rozruch, bo otworzyłyśmy je dokładnie pod koniec października. I faktycznie jeszcze nie wbiłyśmy się w ten okres świętowania u nas. Tak, zdecydowanie już wszelkie imprezy sylwestrowe, Boże, świąteczne zostały już zabukowane, już po prostu był plan do końca roku, więc ciężko było się odnaleźć w tej rzeczywistości koktajlowej, zwłaszcza, że Regina od początku założeniem takim było to komunikowanie, że to jest koktajl bar z jedzeniem chińsko-włoskim, więc to nie były proste początki i w sumie to była dla nas, Regina była dla nas najlepszą lekcją prowadzenia biznesu, życia i w sumie pokazała nam, że nie zawsze jest tak pięknie i łatwo. Byliśmy w kraju tak naprawdę zamknięcia Reginy, naprawdę. Miałyśmy taki moment, że myślałyśmy, chyba będzie łatwiej może zamknąć. Po ilu miesiącach taki kryzys przyszedł?
Tak do pół roku, to było do pół roku, to było szybko, roku. Tak po 3-4 miesiącach. Ale oczywiście o tym kryzysie rozmawiałyśmy tylko z naszą, tak, z naszymi najbliższymi i z księgowością i wtedy księgowa powiedziała, dziewczyny, jesteście nienormalne, przecież tu wszystko tabele pokazują, że to jest świetny wynik, tylko po prostu myślałyście naprawdę, że po 4 miesiącach będziecie już czerpać zyski z tego biznesu? Znaczy to w ogóle nie chodziło o zyski, bo tutaj tak, szłyśmy okay, w zasadzie na minusie, z miesiąca na miesiąc i ten minus robił się po prostu na tyle duży, że on nas zaczął przerażać, natomiast księgowość faktycznie nas uspokoiła i powiedziała nam, dała nam takie słowa otuchy i że to pójdzie. Więc... I kiedy nastąpił przełom, co się wydarzyło? Po 8 miesiącach? Tak. Czyli właściwie totalnie standardowo według książek. Tak, natomiast wtedy tego nie wiedziałyśmy, ale tak jak mówię, niewiedza często jest właśnie jakby kluczem do tego, że w ogóle się w cokolwiek pakujemy i do sukcesu, ale grunt to potem mieć ludzi znających się na rzeczy, którzy będą mogli nam doradzić więcej. I teraz, co jest waszym ulubionym dzieckiem? Mot czy Regina? To się zmienia. Ja myślę, że to w ogóle i Mot i Regina oddają nas tak w pełni, bo jakby nasz charakter i bo jesteśmy, raz jesteśmy takie, raz takie. Tak, raz jesteśmy zachowawcze. Szalone i spontaniczne, a czasami jesteśmy właśnie takie bardziej młodowe i spokojne i potrzebujemy trochę dystansu. Więc faktycznie jakby możemy się wyżyć w obu miejscach. Muszę powiedzieć, że zaskoczyłyście mnie tak naprawdę, że Mod był tym biznesowo miejscem łatwiejszym, na którym szybciej, że tak powiem, zaczęłyście zarabiać, bo Mod wydawał mi się zawsze takim, no jednak bardziej wyrafinowanym konceptem nie dla każdego, w sensie, że to jest jednak miejsce, które jest też gastronomicznie dużo bardziej zaawansowane, jest odważne w łączeniu smaków, składnikach, ma też ograniczoną kubaturę. Regina zawsze mi się kojarzy z miejscem wypełnionym po brzegi, od razu dosyć szybko modnym w wielu kręgach i tak naprawdę takim bardzo popularnym też miejscem spotkań, więc ta historia w jakiś tam sposób mnie zaskoczyła, ale myślę, że to też jest bardzo cenna lekcja. Tak, zdecydowanie, ale wydaje mi się, że w tym wszystkim chodzi głównie o skalę. O skalę przedsięwzięcia i o to, co na siebie wzięłyśmy. Po prostu nie myślałyśmy o tym, że... Kosztów stałych, tak. Nie myślałyśmy o tym też, czy przedsięwzięcie, czy pół miliona, milion. Dla nas, kiedy ma się 25 lat, to właściwie nie widzisz zbyt dużej różnicy dla takich rzeczy, kiedy jesteś na poziomie jakby wysokiej adrenaliny, inwestycji i w sumie, kiedy nie masz nic do stracenia, bo trzeba brać to pod uwagę, że u nas też bardzo silnym motorem do działań było właśnie to, że wiedziałyśmy, że właściwie jakby jeśli te pomysły nie wypalą, jeśli Warszawa jakby nie przyjmie naszych miejsc, no to w sumie nie mamy nic do stracenia tak naprawdę. Ale udało się i zdążyłyście jeszcze otworzyć tak naprawdę tutaj młodsze rodzeństwo Reginy i Modu, kolejny mod na Saskiej Kępie, niedaleko miejsca, gdzie z tego co pamiętam po raz pierwszy wypiekałyście pączki, czyli taki powrót sentymentalny, a teraz kilka miesięcy temu Reginę przymyślił 3, ale zdecydowałyście się już jednak rozwijać te marki, które macie. Rozumiem, że to była świadoma decyzja, żeby te dwa takie uniwersum rozbudowywać. Gdybyśmy w ogóle rozmawiali pewnie kilka lat temu, to zawsze się zapierałyśmy, że nigdy nie otworzymy kolejnego miejsca tego samego brandu. Że jeśli jeśli cokolwiek będziemy otwierać, tworzyć, to na pewno marki. Coś nowego. Bo jakby frajdę nam sprawia właśnie tworzenie nowych marek, konceptów i tak naprawdę myślę, że gdybyśmy tylko miały możliwość, to czujemy dużą potrzebę wymyślania nowych i otwierania nowych konceptów, natomiast trzeba je prowadzić. Tak. Wydaje mi się, że też miałyśmy, że ostatnie lata dały nam do zrozumienia, że chyba zmieniły nasze podejście do tego, że bardzo fajnie jest doceniać to, co się ma i w sumie mamy takie ekstra marki, taką wyjątkową publiczność stworzoną wokół tych marek, więc byłoby totalnie nierozsądnym pakować się w coś nowego i znowu zabiegać o względy ludzi. To jest trochę jak chodzenie na randki, tak mi się wydaje. Skoro masz świetny związek, to po co szukać czegoś nowego? I wydaje mi się, że tutaj, zwłaszcza, że tam cały czas jest, wiecie, płomień i jakby ludzie chcą od nas więcej doświadczeń,
doświadczeń, chcą od nas nowych smaków. My w sumie chcemy im dawać więcej, więc po co to tworzyć pod innym brandem? Wydaje nam się, że też udało nam się stworzyć na tyle plastyczne od początku marki, które pozwalają nam właśnie wyżyć się kreacyjnie. Tak naprawdę możemy stworzyć dowolny temat i wokół niego pracować, więc wydaje mi się, że to jest chyba klucz tego, dlaczego się zdecydowałyśmy. A poza tym dojrzałyśmy na tyle, żeby myśleć też o wspomnianych przez ciebie tabelkach. I chyba to jest też taki rok, mniej więcej od roku zaczęłyśmy naprawdę patrzeć na te dane i je analizować. Biznes 2.0. Trochę tak. Bardziej prowadzony chyba bardziej świadomie, że w sumie jeśli dostrzegam jakąś stratę albo właśnie wzrost, to chcę wiedzieć, z czego on się bierze. Chyba większa ciekawość w stosunku do tego, bo w pierwszych, aż dziwnie mi to mówić, ale w pierwszych 5 latach prowadzenia biznesu byłyśmy totalnie skupione na tym, że nas to nie interesuje, mamy inne działki, niech tym się zajmuje ktoś inny i w sumie jeśli jest okej, to jest okej i idziemy dalej i w sumie skupiamy się na naszej działce, czyli właśnie na kreacji i na organizacji. Teraz jakby bardziej mamy otwarte głowy również na te mniej przyjemne tematy. Ale nie chcę być takim tutaj apostołem spontanicznych biznesów, ale z drugiej strony mam wrażenie, że jeśli masz po prostu fajny produkt, naprawdę intuicję i w niego idziesz. Jakiś czas temu sam rozmawiałem z kimś a propos jakiejś komunikacji biznesowej i mówiłem, że moim zdaniem ta osoba osiąga coś dobrego, bo ma po prostu intuicję do tego, co robi i wie, co robi. I ktoś powiedział, nie, absolutnie nie można tego tak powiedzieć, musimy dodać, że to jest dużo analiz, dużo tabelek, dużo różnych rzeczy. Moim zdaniem chyba dochodzimy do tego momentu, gdzie naprawdę trzeba zacząć świadomie mówić, że czasem po prostu musisz czuć, co robisz tak. I mieć taką intuicję w sobie. I my właśnie dojrzałyśmy. I wy jesteście totalnie tym, co robicie. Tak. My właśnie dojrzałyśmy do tego, bo też to, ile krytyki dostałyśmy za to, że właśnie mówimy, że w ogóle budżet ma się zgadzać, że... Właściwie, że my tak mu zaprzeczałyśmy, że w sumie nas to nie interesuje, prawda? Tak. To się działo przy okazji i wtedy, i w ogóle to było na naszym samym początku i my się tak poczułyśmy, że... Bo to było takie bardzo... poważne rozmowy z... biznesowo-gastronomiczne. Doświadczonymi kolegami z branży, którzy patrzyli na nas raczej z góry i w sumie biorąc pod uwagę chociażby też różnice wieku i doświadczenia właśnie zawodowe, to oni myśleli, że pozjadali wszystkie rozumy. A że my jesteśmy naiwne i na pewno jeszcze za pół roku już znikniemy. I będziemy żałować naszych decyzji i lekkomyślności, bo to było często w stosunku do nas używane. Natomiast my jakoś tak mocno w to wierzyłyśmy. Okej, poczułyśmy się może tak, że może nie przynależymy do tego świata biznesowego i faktycznie może za mało wiemy. Natomiast jakoś tak w środku czułyśmy, że to, co robimy, to jest to, co chcemy robić w jakiś sposób, że... I że to jest że właściwe. Faktycznie miejsca... Tamte miejsca zniknęły z mapy Warszawy. Czy teraz mówią ci znajomi? Zniknęli. Aha, rozumiem. No to, a powiedzcie mi, co macie jeszcze w planach? Czy macie już coś jakby, że tak powiem, na horyzoncie, czy na razie rozwijacie to, co jest? Może wcale to nie są plany gastro? Tak, no od kilku lat mocno w naszym życiu duże miejsce zajął wellness, bo to też jest... prywatnie, ale też właśnie zawodowo też trochę wpadłyśmy właśnie w wellness i faktycznie jak mamy... Wspomniałyście o kolejnej marce, tak, Sweat & Glow. Tak, Sweat & Glow, właśnie marka, którą współprowadzimy z Kasią Wolską. To jest chyba nasz plan na przyszłość, najbliższą. Tak, oraz właściwie udoskonalanie naszych obecnych marek. Tutaj akurat mam najwięcej z tyłu głowy Mod Donuts i Reginę chciałbyśmy w sumie podziałać z tymi markami tak mocno. W sensie jest dużo planów i mam nadzieję, że one się ziszczą, ale w sumie tak jak zauważyłeś, będziemy działać raczej w obrębie już stworzonych brandów i podejmować współpracę z innymi niż tworzyć kolejne nowe. A co jest teraz w trendach takich lifestyle'owych, jeśli chodzi o miejsca, w których działacie? Wiem, że dużo podróżujecie. Nie wiem, czy w ogóle jak podróżujecie, to najpierw obczajacie restauracje, knajpy, czy może jednak butiki? Bo wiem, że moda też jest dużą częścią waszego życia. Tak, ale zdecydowanie chyba jednak smak jest wyznacznikiem miejsc, więc zazwyczaj zaczyna się od
ilości serduszek na mapie Google'a, a później się chyba wybiera najfajniejszy hotel w okolicy. I te dwa aspekty są dla nas najważniejsze pod względem wyboru kolejnych destynacji do podróży, czyli właśnie jedzenie i ciekawe miejsce do spania, bo hotele też są dla nas bardzo intrygującą działką, ale już sobie kiedyś wykonywałyśmy przeliczenia. Zawsze miałyśmy właśnie w ogóle właśnie takie marzenie hotelowe. Chciałyśmy zawsze mieć hotel, tak, ale przeliczyłyśmy, że na to sobie na pewno nie pozwolimy. Bo tutaj akurat tabelki się nie spinają. Na emeryturze. Może na emeryturze dla fanów. Tak. A są jakieś nowe adresy albo miejsca, które ostatnio was zainspirowały? Często widzę was ostatnio w kierunkach skandynawskich w ogóle, chociaż może się mylę. Długo właśnie w ogóle z Skandynawii jakoś od siebie znaczy ona nas fascynowała, natomiast jakoś zawsze tak czułyśmy, że mamy takie wyobrażenie w głowie już zbudowane, że boimy się wejść w ten świat, żeby to nasze wyobrażenie zostało... Nie zostało zburzone, tak. Natomiast jakoś w 2020 roku zaczęło się, w 2021 chyba, zaczęło się od podróży, nie, to było 2 lata temu. Pojechałyśmy pierwszy raz do Kopenhagi i tak jakoś nam się tam bardzo rzeczywiście spodobało. Ja sama w ogóle nie mogłyśmy uwierzyć w to, że aż do 2021 roku nie byłyśmy w Kopenhadze, więc, ale no miasto nas zachwyciło. Sztokholm podobnie. Rzeczywiście na jakby tam, jeśli chodzi o kwestie Skandynawii, to jest kilka innych kierunków, które chciałbyśmy odwiedzić, ale chyba nie jest to pierwsza myśl, jaka najbardziej fascynujących miejsc, jaka przychodzi do głowy. Bo i wiesz co, ja mam wrażenie, że ta Skandynawia, w ogóle zwłaszcza w polskich social mediach, jest tak blisko i ja mam już wrażenie, że co tydzień jestem w Atelier Septom. Nie, Atelier Septom to już jest miejsce, po prostu... jak trochę... Wiesz, McDonald's w latach 90. w Warszawie, w sensie, że jakby ja byłem zafascynowany też tym miejscem pierwszy raz, jest pyszne nadal. Tak, ale teraz jakoś tak wróciłem po krótkiej przerwie i przeraziły mnie kolejki już turystów czekających do wejścia. Ale wiecie, będziemy mieć nowy atelier w Berlinie. Będzie już bliżej. Niedługo, będzie bliżej, może kolejki będą mniejsze. To jest już Sophie Bakery. Tak. Przepyszne. Mam wrażenie, że to się wszystko zbliża. Aczkolwiek też zawsze mam wrażenie, że jak już coś jest tak blisko i tak dobrze znane, to znaczy, że zaraz gdzieś z zupełnie innego kierunku możemy się spodziewać, wiecie, nowych smaków, nowych miejsc. Na pewno to, co nieodkryte, jest też zawsze fascynujące. A wy już macie jakieś takie swoje marzenia podróżnicze, nieoczywiste, coś zaskakującego? Właśnie w ogóle też odpowiadając na twoje pytanie, bo w sumie tak obeszliśmy to, że nie odpowiedziałyśmy, to właśnie to chyba, czego poszukujemy, to autentyczność i w restauracjach, i w podróżach. To chyba jest coś takiego, co nas teraz kusi. Tak, i kusi taki najbardziej. Powrót do tradycji, do miejsc tradycyjnych. Niejednokrotnie właśnie, co dla nas dotychczas było rzadkością, odpuszczamy adresy, które są tak mocno hypowane na Instagramie na rzecz takich miejsc, które właśnie poleci nam jakiś znajomy, bo on się wychowywał obok i tutaj jest taka super knajpka, w której gotuje ciocia jakaś i wy tam koniecznie idźcie i zjedzcie jej lunch. No i w sumie często wybieramy właśnie takie miejsca na rzecz... Mniej instagramowe. Dokładnie, na rzecz pięknych wnętrz i... jakby talerzy, które są tak naprawdę powielane wszędzie podobnie wyglądają i bez urazy dla tych miejsc, bo robią dobrą robotę, bo kreowanie pięknego świata jest super, ale no, brak w nich rzeczywiście autentyczności niejednokrotnie. Mam jeszcze takie pytanie, bo ty wspominałeś, że jesteście ze sobą 5 dni, Patrycja wspominałaś, 5 dni w tygodniu. Ja mam wrażenie po waszym Instagramie czasem, że bliżej do 7. Niedziele są zawsze wolne. Przyjaźnicie się od wielu lat, prowadzicie razem biznesy, spędzacie czas prywatny, czasem we dwie, czasem z waszymi partnerami lub przyjaciółmi, ale też we dwie. Bywa oczywiście, że jesteście osobno, ale jednak bardzo duży, intensywny kontakt przez wiele lat. Jak dbacie o waszą relację, o jej temperaturę, o to, żeby jednak cały czas była fascynująca i żeby się sobą nie znudzić? Jak to u was wygląda?
Przede wszystkim chyba warto powiedzieć, że nasza relacja nie jest typowo przyjacielska, tylko my od początku mamy siebie trochę jak siostry. Nie lubię zbytnio tego określenia, ale trzeba przyznać, że jest bardzo rodzinna. Nasze mamy się znają, spędzamy często wspólnie święta. Mieszkamy bardzo blisko siebie. Tak, w sensie może nie w Warszawie, tylko tak. W mieście, z którego pochodzimy. Nasze mamy mieszkają blisko siebie, więc jest to tak, że jak jest jakieś wydarzenie rodzinne, to zarówno ja i mój chłopak Krystian bierzemy w nim udział u Kamili i na odwrót Kamila bierze udział u mnie, więc jest to bardziej taki case, można powiedzieć, rodzinny, a z rodziną ciężko się pokłócić tak na amen, więc chyba to trochę nas ratuje. Też jesteśmy jedynaczkami obydwie i chyba tutaj uzupełniamy sobie tę lukę jedynaka wzajemną relacją i tym, że możemy na sobie polegać. To jest zdecydowanie łatwiejszy case biznesowy, moim zdaniem, niż poszukiwanie sobie wspólników na ulicy, bo niejednokrotnie ludzie pytają nas właśnie o to, jak możemy sobie tak mocno ufać i jakby jak się buduje relacje, gdzie nie pokłócisz się o coś ze swoim wspólnikiem. No, generalnie to jak nie za bardzo masz wiele pól, na których możesz się kłócić, a u nas też notabene nigdy nie chodziło o kwestie finansowe, które są jakby zapłonem tych wszystkich kłótni wspólników. Czyli są kłótnie czasem? Są kłótnie bardziej w momentach, kiedy jesteśmy na maksa zmęczone przed jakimiś finałami lub tuż po, kiedy schodzi adrenalina i wtedy potrafimy się chociażby pokłócić o to, kto wynosi śmieci z biura. Tak, wtedy takie małe, drobne sprawy. Są takie abstrakcyjne rzeczy, że na przykład spóźni się 15 minut, a u mnie jest to notorycznej. Nie wiem, po prostu mamy jakieś takie połączenie, że rozumiemy się bez słów, obydwie chcemy zawsze tego samego, nie musimy tego wypowiadać, bo wiemy. I więc gdzieś ten język i to połączenie no tak działa. Nie wiem, jak to się stało. Nie wiem, jak na siebie trafiłyśmy, ale no to było chyba zaplanowane. Ale dajemy sobie też przestrzeń, dajemy sobie miejsce na to, żeby... Chciał ustalone jakieś zasady? No właśnie nie mamy kontaktu w niedzielę przeważnie. To jest tak, że niedzielę... Staramy się nawet weekendy, żeby one były wolne. Oczywiście, jeśli jest do tego możliwość. Znaczy, bo czasem tak, jest tak, że widzimy się przez 5 weekendów pod rząd i jeszcze potem gdzieś wyjeżdżamy razem, ale rzeczywiście od mniej więcej... A czasami nawet w te wolne weekendy też się nie możemy powstrzymać i sobie wysyłamy na Instagramie jakieś inspiracje czy coś, co chcemy, nie wiem, zobaczyć. I tak, sorry, że przesyłam dzisiaj, ale nie mogę się powstrzymać. Dokładnie. Także wydaje mi się, że też dbanie o tę relację to jest przede wszystkim dbanie o siebie, bo jak my jesteśmy same ze sobą wypoczęte, jak ja nie przyjdę zmęczona do pracy, to potem nie jestem osą w biurze i chyba to jest tak nawzajem. Więc wydaje mi się, że najważniejsze to dbać o swój komfort psychiczny i o spokój, a później wszystko można sobie poukładać. I też bardzo ważna jest tutaj komunikacja, bo to akurat jest coś, co się wypracowało przez te wszystkie lata współpracy już takiej zawodowej między nami, że musimy, że trzeba mówić o tym, co jest nie tak i jeśli coś się nie podoba, to trzeba o tym wprost powiedzieć. Czyli jasna komunikacja. Totalnie. A tutaj już kończąc, ostatnie pytanie mam do was, że gdyby dzisiaj do was podeszły takie dwie przyjaciółki, jak Patrycja i Kamila, tylko ileś tam naście lat temu, i powiedziały, że mają jakiś wspaniały pomysł na markę, ale nie mają zielonego pojęcia, jak go zrealizować, to co byście im powiedziały? Zaufaj swojej intuicji. I podążaj za głosem serca. I zatrudniaj ludzi mądrzejszych od ciebie. Tak, bo najważniejsza w tym wszystkim jest pasja, a tak naprawdę wszelkie niedobory wiedzy, właśnie braki wiedzy, jakby... To wszystko można nadrobić i wcale nie trzeba doskonale znać rynku, doskonale znać branży, żeby odnieść w niej sukces, bo tak naprawdę liczy się intuicja i pasja oraz super ciężka praca, bo nic się nie dzieje tak po prostu, bo prowadzenie własnego biznesu, niezależnie od branży, to jest bardzo ciężka praca. U mnie na studiach właśnie produkcji filmowej, jak miałam tam zajęcia z zarządzania przedsiębiorstwem, pan powiedział, że piszcie teraz to wszystko, bo taki jest właśnie schemat produkcji i nieważne, co będziecie produkować, tak zawsze to będzie wyglądało i zarządzanie personelem i tam rozkład kosztów i tak dalej będzie wyglądał zawsze tak samo. No i to jest prawda w sumie. Nieważne, co produkujesz. Czy produkujesz pączki? Czy produkujesz, nie wiem, ubrania, torebki,
to wszystko wygląda tak samo, ale właśnie bez tego czynnika pasji jakby nic się nie wydarzy dobrego. Dobrze. Kamila i Patrycja, dziękuję wam bardzo. Ja trochę, mimo że rozmawialiśmy o lifestyle'u i wielu rzeczach, to zgłodniałem. Nie wiem, na co mam bardziej ochotę, czy na pączkę z modu, czy na coś z Reginy, ale totalnie spędzę wieczór z którymś z waszych brandów. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.